Roxana Węgiel jest poważnie chora. Wylądowała w szpitalu. Roxana Węgiel mdlej ogłosiła wieści, jakich nikt się nie spodziewał. Dziewiętnastoletnia wokalistka poinformowała, że jest poważnie chora. Wylądowała w szpitalu i musiała zatrzymać swoje aktywności zawodowe. Co się stało? Sprawdźcie, spis treści. Roxana Węgiel od lat zachwyca talentem, Roxy Węgiel jest chora. Roxana Węgiel od lat zachwyca talentem, Roxana Węgiel, chociaż ma zaledwie 19 lat, od dawna żyje na pełnych obrotach. Tak naprawdę od dziecka jest kariera rozwija się tak dynamicznie, że czasu na odpoczynek ma bardzo mało. Utrzymanie się na szczycie wymaga olbrzymich poświęceń, ale taka jest cena popularności. To szaleńcze tempo, które najczęściej nie ma dobrego wpływu na zdrowie. Teraz przekonała się o tym sama Roxy Węgiel. Roxy Węgiel jest chora. Młoda wokalistka zaskoczyła fanów swoim najnowszym wpisem, w którym poinformowała, że znalazła się w szpitalu. Wszystko z powodu cukrzycy. 19-latka dotąd bagatelizowała chorobę, ale jej organizm powiedział dość. W mediach społecznościowych Roxany Węgiel mdlej czytamy: nie sądziłam, że dojdzie do takiej sytuacji. Chciałam zostawić to dla siebie, nie wypowiadać się na temat zdrowia, jednak sytuacja, w której się znalazłam przez nadmiar wysiłku, mnie do tego zmusza. Może ma to być pewnego rodzaju świadectwo, przestroga dla osób, które również zmagają się z cukrzycą. Ja dowiedziałam się kilka miesięcy temu, że choruję na cukrzycę pierwszego stopnia i szczerze zbagatelizowałam ten temat, nie chciałam się zatrzymywać w swoich działaniach, z biegiem czasu sytuacja się pogorszyła, zaczęły się diametralne skoki cukru, przez co moje samopoczucie znacznie się pogarszało, aż wczoraj po mini koncercie zasłabłam i trafiłam do szpitala. Muszę wyłączyć się z aktywności fizycznych na miesiąc, jest mi bardzo przykro, bo strasznie stęskniłam się za koncertami, spotkaniami z wami. Odliczałam dni do trasy Break Tour, niestety nie będzie mi dane zagrać jej teraz, jest mi tak przykro. Będę dawać znać na bieżąco co z trasą, bilety zachowują swoją ważność na nowe terminy, które ogłosimy niedługo. Istnieje możliwość zwrotu biletów za pośrednictwem Eventim Polska, jestem zła na tą sytuację, z drugiej strony czuję się bezsilna, zdrowie jest najważniejsze i błagam was, nie bagatelizujcie go, badajcie się regularnie, ta sytuacja sprawiła, że zrozumiałam powagę tego co się wydarzyło i chcę, żeby wam też dała do myślenia. Uważam, że nic nie dzieje się bez powodu, niemniej jednak teraz potrzebuję odpoczynku, więc znikam na jakiś czas, realizując tylko działania, które nie obciążą mnie fizycznie. Trzymajcie się, rozczarowana twarz, życzymy zdrowia.